Szanowni Państwo, witam Państwa w ten słoneczny poranek. Wiosna już przyszła, a wraz z wiosną zbliża się wiosenna konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Kardiologii Polskiej. Już 13 i 14 kwietnia w murach naszej pięknej podlaskiej opery będziemy gościć najwybitniejszych polskich specjalistów kardiologii, kardiochirurgii i innych dziedzin medycyny. Przygotowaliśmy dla Państwa sesje dotyczące najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, już przetłumaczonych na język polski. Spróbujemy również spojrzeć w przyszłość i zobaczyć, co przyniosą nam wytyczne tegoroczne. Omówimy również realia polskie europejskich wytycznych. Każda grupa naukowa Komitetu Naukowego Kongresów przygotowała swoją sesję tematyczną. Profesor Undas wraz z zespołem przedstawi nam opinie i stanowiska ekspertów opublikowane na łamach Kardiologii Polskiej w zeszłym roku. Przygotowaliśmy dla Państwa również sesję z nagrodami, sesję przypadków klinicznych oraz bitwę na EKG. Wieczorem na inauguracji konferencji, która zbiega się w tym roku z 70-leciem jubileuszu istnienia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, będziemy gościć panią minister Izabelę Leszczynę. Tydzień po oficjalnym opublikowaniu wyników badania Danger Shock w Atlancie, profesor Christian Hazeger, główny badacz programu, przedstawi wyniki u nas na naszej konferencji. Czeka na Państwa wreszcie szereg atrakcji turystycznych oraz możliwość kolacji w miłym gronie przyjaciół. Komisja Wytycznych dzięki intensywnej i owocnej współpracy z profesor Undas wraz z zespołem i wydawnictwem przygotowała dla Państwa zestawy 3, może nawet 4 wytycznych kieszonkowych już przetłumaczonych na język polski. Serdecznie zapraszam.